Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Czy z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach? Jak wygląda kwestia prowadzenia wspólnego biznesu rodzinnego? Tym tematem zajmiemy się na kanale Kulisy Sukcesu. Przedstawię Wam firmy, które zarobiły miliony, a nawet miliardy. I były to firmy rodzinne. I zanim na dobre zaczniemy, dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem prowadzenie biznesu z rodziną to prosta i przyjemna sprawa. Firmy rodzinne głównie kojarzone są z przedsiębiorstwami małymi. Osiedlowe sklepy, małe cukiernie czy manufaktury działające raczej lokalnie, a nie globalnie. Większość firm rodzinnych powstała jako małe podmioty, ale stosując przez lata strategię zachowania własności w rękach rodziny, połączoną z dynamicznym rozwojem przez lata, wyrosły na globalne podmioty, które niekiedy są liderami swoich branż. Przykładowo Jeronimo Martins, portugalskie przedsiębiorstwo będące właścicielem m.in. sieci handlowej Biedronka. Jest firmą rodzinną, której początki sięgają 1792 roku. Z kolei za sukcesem BMW stoi rodzina Kłantzów. Jest wiele zagranicznych firm rodzinnych, ale warto również pochylić się nad tymi wywodzącymi się z naszego kraju. W Polsce jest ponad 800 tysięcy firm rodzinnych, które w 2019 roku wygenerowały ponad 300 miliardów złotych przychodu. Przykładowo przedsiębiorstwo dr Irena Eris jest właśnie firmą rodzinną. Dr Irena od początku budowała firmę ze swoim mężem Henrykiem Orfingerem. Dzięki temu, że budowaliśmy wszystko od nowa, wszystko po swojemu, to właściwie nauczyliśmy się wiele rzeczy. Ja myślę, że gdybyśmy byli wrzuceni w jakiś biznes taki gotowy już, to nie wiem, czy byśmy sobie dali radę. Być może nie. Dlatego, że ja nie mam żadnego przygotowania ekonomicznego. Mój mąż też nie, jest po Politechnice, więc też nie. On zaczął się zajmować sferą tą ekonomiczną, dystrybucją, dzisiaj to mówimy. No to było oczywiście, rozwoził kremy, czy chodził do urzędu, składał zeznania podatkowe, bo ja cały czas byłam zajęta w laboratorium. Cały czas kręciłam masy i miałam jedną osobę, z którą razem nakładałyśmy do słoiczków ręcznie, więc to była taka rzeczywiście rzemieślnicza robota, nakładaliśmy te kremy. No i tak to wyglądało na początku, ale początki były bardzo trudne. Całą rozmowę z dr Ireną Eris znajdziecie na kanale Kulisy Sukcesu, tu wrzucam link. Innym przykładem firmy rodzinnej jest przedsiębiorstwo braci Krzanowskich. Kojarzycie firmę Nowy Styl? Z małego, rodzinnego biznesu grupa Nowy Styl stała się globalnym graczem. Obecnie bracia Krzanowscy zatrudniają około 7 tysięcy osób, a ich firma jest europejskim liderem w produkcji mebli biurowych. Pracę z rodziną bardzo chwali Adam Krzanowski. Ja muszę powiedzieć, że nam się z Jurkiem bardzo dobrze pracuje. Od samego początku. Przy czym trzeba powiedzieć też jedną rzecz, że my jesteśmy bardzo różni. Czyli jakby nam z punktu widzenia takiego, nie wiem, zaufania do siebie, prawda, tego, że chcemy razem robić biznes. My jako bracia, my jak byliśmy młodzi, to mieliśmy wszystko wspólne. My w domu nie mieliśmy, że on miał swoje płyty, ja miałem swoje płyty, on miał swój magnetofon, ja swój magnetofon. My generalnie jakby no, byliśmy tak w domu nauczeni, że jak coś mieliśmy, to było to zawsze nasze wspólne. Mogliśmy się złożyć razem, kupić sobie do pewnego momentu, prawda? Czyli jakby my w ogóle nie zakładaliśmy czegoś takiego, że my możemy, każdy z nas będzie szedł swoją drogą, otwierał swoje biznesy. Czyli jakby od samego początku ja byłem w Stanach, ja do niego wysyłałem jakieś zdjęcia, mówię, Jurek, zerknij, czy takiego czegoś byśmy nie mogli robić. On tu zaczął się rozeznawać, no i na początku decyzja była bardzo prosta. Robimy coś, prawda, razem. I teraz tak, dlatego, że trochę mamy różne podejście do wielu rzeczy, prawda, spojrzenie. Jurek był dużo bardziej nastawiony tak w sensie takim, że on już miał pewne doświadczenie, bo miał taką kawiarnię, bar, kawiarnię przy basenie takim krytym w Krośnie. To w związku z tym on już też znał w tych początkach takiego kapitalizmu w Polsce. On wiedział, jak się zakłada spółki, trochę rozumiał sprawy prawne, potrafił znaleźć kancelarię prawną, która miała nam pomóc. Czy Jurek się zaczął zajmować tymi rzeczami takimi bardziej jakby z punktu widzenia finansowo, księgowego i prawnego, to ja znowu przyjechałem z pewną wiedzą dotyczącą jak produkt. Należy, prawda, produkt stworzyć, co robić. I z drugiej strony też zacząłem odpowiadać od razu za sprzedaż. I to podzieliliśmy się funkcjami i
Często mieliśmy takie dyskusje, czy robić tak, czy robić tak. Myśmy potrafili się nieraz pokłócić nawet, prawda? Ale zawsze jakby w dobrej wierze, czy jakby ta dyskusja, ona nie chodziło o to, żeby przekonać, że ja jestem mądrzejszy, że ja mam rację, tylko najważniejsze, żeby dojść gdzieś tam, prawda, konsensusem, jak my chcemy się rozwijać. A całą rozmowę z Adamem Krzanowskim na kanale Kulisy Sukcesu znajdziecie pod tym linkiem. Nie zawsze jednak praca z rodziną jest łatwa i przyjemna i trzeba te relacje dobrze poukładać, podkreśla Wojciech Wróbel, współwłaściciel grupy Wróbel, jednego z największych dealerów marki Mercedes-Benz. Prowadzimy biznes rodzinny, jesteśmy firmą rodzinną, mimo tego, że zatrudniamy w okolicach 700 osób i mamy z 13 oddziałów. To uważamy się za firmę rodzinną, jesteśmy firmą rodzinną i najwięcej takich trudnych sytuacji wcale nie było spowodowanych takimi czynnikami biznesowymi. Ja uważam, że to głównie takie właśnie, jakby to nazwać, rzeczy miękkie wpływały na to, że w pewien sposób przeżywaliśmy trudne chwile biznesowe. Mieliśmy kryzysowe sytuacje biznesowe. Pierwszą sytuacją, o której już wspomnieliśmy, to była śmierć mojego ojca, nagła. Druga sytuacja to był ten rozwód biznesowy z moją siostrą, który też był i emocjonalnie, i biznesowo trudnym wydarzeniem. I później oczywiście to życie, które się przenika, to życie biznesowe, które się przenika też z tym życiem rodzinnym, bo my jesteśmy wspólnie teraz w trójkę wspólnikami w biznesie, ale też jesteśmy rodziną, która spotyka się na święta i musieliśmy to naprawdę sobie dobrze poukładać, żeby się po prostu nie pozabijać. I ja cieszę się, że mamy fajną relację. Uważam, że mamy bardzo, bardzo dobrą relację, dlatego wśród wspólników w biznesie i wśród właśnie członków rodziny, z którym ten biznes jest właśnie tworzony. To w jaki sposób zbudować relacje w firmie rodzinnej, by odzwierciedlenia nie znalazło powiedzenie, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach? Posłuchajcie. Jeżeli chodzi o biznes, nasz biznes, nasze przedsięwzięcie, no to tutaj już poprosiliśmy o pomoc profesjonalistę, profesjonalnego doradcę, który pomógł nam w procesie układania tych relacji, ale też przeszliśmy proces podpisania konstytucji firmy rodzinnej i usystematyzowaliśmy sobie pewne te rzeczy, które były po prostu nie bezwzględnie potrzebne do tego, aby wprowadzić sobie pewnego rodzaju bezpieczniki, które pozwalały na to, że jeżeli powstanie jakiś konflikt, no to ten konflikt będzie po prostu w prosty sposób rozwiązany. A całą rozmowę z Wojciechem Wróblem znajdziecie pod tym linkiem. Na świecie prawie 2/3 wszystkich funkcjonujących przedsiębiorstw stanowią te rodzinne. W krajach rozwiniętych natomiast około połowy. Przekłada się to bezpośrednio na wytwarzany globalny PKB. Szacuje się, że biznesy familijne generują pomiędzy 70 a 90% PKB. Dodatkowo warto również zaznaczyć, że firmy rodzinne dają od 50 do 80% wszystkich miejsc pracy na świecie. I na koniec przypominam, że czekam na Wasze komentarze w tym temacie. Jakie Wy macie doświadczenia dotyczące pracy z rodziną? Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.